dziękujemy. Naprawdę było to wspaniałe. I jeszcze na zakończenie, już na deser, chcę zapowiedzieć wystąpienie kolegi Szymona Pawlickiego. A jako, że to aktor, to będzie również i występ artystyczny. Tym zmieszczą się tak lubiane i docenione, cenione przez nas i docenione w świecie wiersze Wisławy Szymborskiej. Bardzo serdecznie prosimy. Pozwólcie Państwo, że zrobię to tak, jak Kalina zapowiedziała, bez mikrofonu, rzeczywiście mam czapkę. Na tej scenie stałem w roku, nie pomnę ze względu na obecność koleżanek z mojej klasy, dawno temu. Tu wisiało szczytne hasło, tu stało 6 par do Krakowiaka. W jednej z par stałem ja, w sztuczkowych ojca spodniach, w za dużych butach, w białej koszuli i czerwonej wstążeczce pod szyją. W tym miejscu stał najprzystojniejszy, największy amant tej szkoły, mój przyjaciel, i mówił wiersz. Całe moje wystąpienie pragnę poświęcić moim przyjaciołom, kolegom, profesorom, nie tylko tym, co odeszli, ale również obecnym. Kończył Grześ Kornacki w sposób następujący. I cóż wy najmilsi, za piosnką tęsknicie? Nie wolno. Pieśń nową układa nam życie i składa, i składa, i naprzód nas gra grenada, 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 majda. Liczny jest nasz rocznik. Obmyślam świat. Wydanie drugie, poprawione, idiotom na śmiech, melancholikom na płacz, łysym na grzebień, psom na buty. Oto rozdział. Mowa zwierząt i roślin, gdzie przy każdym gatunku masz słownik odnośny. Ta dawno przeczuwana, nagle w jawie słów, improwizacja lasu. Ta epika słów, te aforyzmy jeża układane, gdy jesteśmy przekonani, że nic, tylko śpi. Starość to tylko morał przy życiu zbrodniarza, a więc wszyscy są młodzi. Cierpienie, rozdział trzeci, ciała nie znieważa, śmierć kiedyś pisz przychodzi, a śnić będziesz, że wcale nie trzeba oddychać, że cisza bez oddechu to nie zła muzyka, jesteś małe jak iskra i gaśniesz do taktu. Bólu więcej miałeś, trzymając róże w ręce. I większe czułeś przerażenie, widząc, jak płatek spadł na ziemię. Świat tylko tak żyć i przemijać tylko tyle. A wszystko inne jest jak Bach chwilowo grany na pile. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłem twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś,
a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Maryj rozliczny, a tych nikt dosyć. Jasnych Magdalen z bujnymi włosami. I dnie i noce nie ustawam prosić, aby raz skończył świat z interesami. To jest modlitwa Maryi. I ten interes, żeby raz ludzkość doszła do okresu, który jej z dawna należy logicznie, gdzie już żadnego nie ma interesu i gdzie już nic się nie robi praktycznie. I oto święte prosze, które noszą grzebień w rumieni i łzę mają w oku i z Weroniką od łez się zanoszą na purpurowej obłoku. Będą młodzi tu nieraz.
zdjęcie ze zjazdu absolwentów. Dyrygent i orkiestra. Znam go aż za dobrze.
Znam go jak słyszę. No. A ja pierwszy raz go widzę. O jeden raz za dużo. Jest chyba cudzoziemca. Bruny. Udaje Włocha, ale nie przede mną. Poznałem go od razu. Brzydki. Nie podoba mi się. To wszystko nic. Gdybyście jeszcze widziały, z kim macie do czynienia? Za niski, za wysoki. Jakiś taki nijaki. Słuszny. Gdybyście wiedziały, kim on jest naprawdę? Kawaler! Żona! Wdowiec! Mało! To jest wdowiec! Lis! Prawdziwy lis? Na pewno lis? Chciałem was straszyć, ale jeżbyście wiedziały, miały się na baczność. Ja się boję! Państwo, mam dreszcze! O, nie bójcie się, jesteście pod moją opieką. Myślałam, że lisy są rude. Farbowany? Myślałam, że ma brodę. Skądże? Te, taki lis. A teraz, kiedy już was dostrzegłem, idziemy spać. Byle do rana, byle nie chodzić. W dzień nic nie ośmieli się grasować na podwórku. Więc do spania, do spania. Dobranoc, siostrzyczki. Pa, kochanie. Dobranoc, słodko. Dobranoc, Kataryniarzu. Społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem.
ale nawet teraz, gdyby choć jedna bratnia dusza, gdyby choć jedna wyciągnięta ręka, gdyby choć odrobina uczucia. Ale nie, to rojenie. Muszę być zły, więc będę zły. Spełnił rolę, którą wyznaczam. Nie trzeba tracić nadziei. Za późno. Och, nigdy nie jest za późno. Może pani jednak wyjdzie na to. Dlaczego? Może boi się, że się obudzi. Do widzenia. Dokąd? Do lasu. Mieliśmy porozmawiać. O, nie, nie wolno mi pani naruszać. Dlaczego, jeżeli będziemy mówili ciszej? Niech pan poczeka. Jedną chwileczkę. Ja pójdę moją drogą do końca. Jestem stracony. Proponuję, żebyśmy poszli do mnie.
W domu mam kajdany. Naprawdę? Kajdany, łańcuchy, powrozy, a nawet dyby. Nie pozwoli pan się związać? No, jak pan rady. Znasz mnie od góry do dołu i na ukrywkę. Będę zupełnie związany. Chcecie to daleko? Tuż, tuż. Dobrze, tylko narzucę coś na siebie. Musi pani? Nie potrwa długo. Wolałbym nie czekać. Zaraz wracam. Aha, to mi daje do myślenia. Zmieni
kobieta pan ze mną porozmawiać. Czego pan być psychoanalizą? Nie wierzę w psychoanalizę. Szkoda. Psychoanaliza mogła pomóc. Wyjaśnić wielu rzeczy. Niech pani się nie zbliża. Pan się mnie boi. Nie. Proszę się nie zbliżać. Ciekawe, ciekawe. Zacznę podejrzewać, że nie jest pan nieuleczalny. Daję słowo honoru. Pański problem polega na tym, że pan nie chce się leczyć. Też pomysł. Tak. Odczuwa pan lęk przed wyleczeniem. Wytworzył pan sobie kompleks ochronny. Mawia pan sobie, że tak, jaki pan jest pan szczęśliwy. A to nieprawda. Broni pan swego złudzenia, które postanowił pan uznać za prawdę. Broni pan swojej decyzji, choć w gruncie rzeczy tęskni pan za uzdrowienie. Lecz nie chcę o tym wiedzieć. Skąd takie śmiałe hipotezy? To jest ty, dobry mechanizm. Śmiechu, pan. Wszystko to są wymysły. Pseudonaukowe teorie. Więc dlaczego pan się nie boi? Nie boję się wcale. Zaraz. Nie, nie. Ja panią proszę. A więc nie zaprzecza pan, że się mnie boi? Nie zaprzeczam. To niech pani się do mnie nie zbliża. Błagam panią. Już lepiej, już pan nie zaprzecza. Tylko pan prosi i błaga. A więc przyznaje pan, że się mnie boi? Przyznaję. Byle nie za blisko. Dobrze. Nie zbliżę się do pana. Ale pod jednym warunkiem. Co tylko pani rozkaże. Teraz niech pan wyzna, dlaczego pan się mnie boi. Koniecznie. Zejdę. Pani jest coś innego. Coś innego niż tam tej głupiej kurze? No, bez porównania. Z tamtym nie miałem żadnego problemu. W obecności tamtej nic nie odczuwałem. Podczas gdy z panią... A więc coś, czego ona nie ma? Czego nie ma żadna inna kobieta, jaką dotąd spotkałem. Coś, co odczułam po raz pierwszy w życiu. Co? Strach. Czy tylko strach? Nie. Co jeszcze? Coś równie wyjątkowego, nieznanego mi dotąd. Tak się domyślałam. Czego się boję i pragnę jednocześnie. A więc pan, że miałam rację? I dlatego proszę się do mnie nie zbliżać. Nie dobrze. Miała się pani nie zbliżać. Ja tylko dla pańskiego Ja tego nie wytrzymam. To tylko chwila, potem będzie pan zdrowy. Nie! Nie! Tam! Obie! Co? Co jest? Co się dzieje? Co wy tu robicie? My? Ja? Co tam się wybieracie? Na spacer, prawda? Tak, tak, my na spacer, my razem. Nieprawda! Każda osobno! Co każda osobno? Co? Ten jeszcze jest tutaj? Kto? No właśnie, kto? Nic! A! Nic! Rzeczywiście, pokaż. To jest nic. Na spacer? Kiedy nic czeka? Czyliście wszyscy razem oszalały? Nie razem, obie osobno. Przecież powie, że obie. Ale obie razem, osobno. Osobno, razem? Nie, obie osobno. Co ona robi z ciwok, nie? Dlaczego ona wygląda przez... Właśnie. Dlaczego jeszcze nie śpisz? Dlaczego nie wylasz przez okno? Ale ona, ale Liz! O, co? A Liz jej w głowie? Ale Liz! Steryczka! Do zbrania, w tej chwili, do łóżka! Marsz, marsz! Już! Jeśli to będzie, czy szarkuje? Nie, proszę bardzo. Co ty tu jeszcze robisz? Ja nic, to one. Było mnie? Ja nie, no to one, no.
Masz do łóżka, policzymy się później. W tej chwili, już! A mój kapelusz? No! Nie udało się, co? Skończona serenada. Adieu, trubadurze. Nic już nie wskórasz od wystawy do rana. Skąd masz tę wstążkę? Słyszałeś, o co pytam? Ej, dokąd ci wybierasz? Do lasu. Ale dlaczego się śmieszy? Nie mam już tu czego szukać. Co chcesz przez to powiedzieć? A ty? Skąd masz tę wstążkę? Znalazłem. Znalazłeś? Kto z nas tę szuka? Wstążki? Możesz sobie myśleć, co ci się podoba. Odpowiedz mi w tej chwili. Tak? A dlaczego? Bo ja się pytam. Weź mi po. Chcę wiedzieć. Co się tu działo? Kiedy? Kiedy spałem? A, wtedy? Nic szczególnego. Jednak wolałbym wiedzieć. Co? Kiedy nic właściwie. Nic? Czy właściwie? Właściwie. Co? Nic. Nie poszalałem! No, mógłbym ci powiedzieć. Taką prawdę? Ale na ucho. Tylko tak między nami. Tak, tak, dobrze. No, głośno nie wypada. Nie mogę przy paniach. Przy paniach? Dlaczego? Bo... Co? Ja nic nie słyszę. Co? Nic nie rozumiem. To wielka szkoda. No, bo się do mnie tak uszanuje. Co? Żał. Ciekawe. Zwariuję. Zwłaszcza dla ciebie. Ale przyznaję, z tej odległości nic nie usłyszysz. A gdybym zszedł niżej? To co innego. Kiedy się dowiem? Bez wątpienia. Nie już idę. Nie tylko piękne, zgrabne, ładne
dziewczyny. Ale Baruch jest dziewczyny utalentowane. Na temat Baruch niech się wypowiadają Baruch. Jak się ci to nagle zrobiło? No, tak jest. Kamerowanie. Zaniemowili od razu. Tak. A no, zaraz, chwileczkę, muszę coś tam. To się wytnie. Ulica Kopernika. Spacerowałem w czasie przerwy. W pewnym momencie widzę naszych licealistów z papierosami w oknie w ubikacji. Palą, zadowoleni, wyciągają te papieroski, częstują się. Przestałem, schowałem się, prawda, udałem, że nic nie widzę. Przeszło. Na drugi dzień
Wypożyczyłem aparat fotograficzny. Stanąłem za drzewem, naprzeciw tego okna. W pewnym momencie dzwonek. Lecą, biegiem tam, prawda, do okna i palą papierosy pełnymi rękami, gębami i tak dalej. Wyszedłem, zrobiłem, udawałem, że robię zdjęcie. W tym momencie wszystko pękło, krzyk tylko w ubikacji. Być może, że była przewrotka i przeskoki. Dziękuję. Niestety, to było, tak było. Thank you.
Ale żeby tradycji stało się zadość, to również ten najlepszy sprzęt, jaki dysponujemy w Hutniku, na całe 2 minuty nam wysiadł. Serdecznie zapraszamy do stołu. Mamy tutaj około godziny czasu. Po godzinie czasu Państwo jesteście, będziecie serdecznie proszeni, żeby załadować sobie jakimiś porcjami talerzy i poszukać miejsc. Cały Hutnik jest do naszej dyspozycji. Za chwileczkę kelnerzy wniosą wódeczkę, już właściwie wnieśli. W związku z tym, panowie, winko proszę może na razie zostawić dla pań. Oczywiście ci, którzy tam chcieli już pić, muszą to pamiętać. I serdecznie zapraszam do stołu. Prosimy o muzykę ekologiczną, żeby lepiej było poradzić. Pokaż bilet.
mówię, że ty nie jest mi dostępny. Tak jak ty mi dożyłeś. Ale ty co wy, że to urodzę te... Thank you.
tekst mszy świętej dzisiejszej. Są wzięte z rocznicy poświęcenia naszego Kościoła. Wielki temat, bo może wielu z was, Pani tutaj w tej świątyni, zostało chrzczone, pierwszą komunię przyjęło, wierzchomarzy. Może wielu z was tutaj przy kratkach konfesjonału jednało się z Bogiem. Może tutaj, w tych trudnych momentach, klęczamy się w ławce, przedstawiając swoje problemy. Obejmijmy naszą modlitwą te wszystkie nasze sprawy. Chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich absolwentów naszego liceum ogólnokształcącego. W tej chwili tu zespół szkół, ale przedtem, kiedyście kończyli, to pierwsze liceum ogólnokształcące. Witam aktualnych dyrektorów, czy tych, którzy już są w stanie spoczynku, a tak są z tą szkołą związani. Witam wszystkich nauczycieli i chcę tę ofiarę mszy świętej ofiarować tak za żyjących absolwentów tego liceum, jak również za tych, którzy odeszli do Pana. Nie tylko za absolwentów, ale również za profesorów, za nauczycieli. Jakże wspaniale się dzisiaj wspomina tych nauczycieli, którzy potrafili swoją postawę nie tylko uczyć, ale i wychowywać. To był ktoś, do którego można było zawsze liczyć. Nie tylko w liście ocen, ale w życiu. Przepiękne słowo powiedział Ojciec Święty, kiedy spotkał się z polską szkołą we wrocławskich. Kładę pocałunek na rękach moich nauczycieli, które przed nimi leżały. Czyż można więcej powiedzieć? Wiele, żeby nie powiedzieć bardzo wiele, że tutaj. Sądzę, że tutaj czcigodny się z kanonem Stanisław więcej nie powiedzieć. Ja tylko chciałem was zmobilizować tak jak absolwentów, profesorów, do wspólnej modlitwy w tej dziedzinie. Może warto spojrzeć w swoje życie, bo tam już kilkanaście, czy może kilkadziesiąt lat. Może podziękować za to, za to. A może przeprosić, że gdzieś tam trochę zobaczymy. Wiem. Niech to wszystko będzie udziałem tej przyświętej, którą tak jak ksiądz Stanisław, tak ja ofiaruję. Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze,
Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz. Oto słowo Boże. Bracia, zbliżajmy się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale uwaga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywy kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, którzy odrzucili budowniczych, stał się podstawą węgła, kamieniem upadłym i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczoną, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przeciwnego swojego światła. Oto słowo Boże. Tutaj, tak? Jeśli
Państwo pozwolicie, chciałbym kilka słów powiedzieć. Tak jak wszystko, co ma swój początek, także ma i swój koniec. Dzisiejszy nasz zjazd kończy się właśnie w tej chwili. Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować wszystkim absolwentom, uczestnikom zjazdu za wspaniałą, miłą atmosferę zarówno tu w szkole, jak i podczas przyjęcia kutników. Bardzo Państwu za to dziękuję. Chciałbym również serdecznie podziękować naszemu koledze, panu Zdzisławowi Filipiakowi, za tą dekorację, którą Państwo tu podziwialiście i którą również było widać w holu przed samą salą. Również chciałbym serdecznie podziękować dyrekcji szkoły za to, że udostępniła nam i stworzyła okazję do spotkania właśnie w szkole, do obejrzenia i tej starej, i tej nowej części. Chciałbym również podziękować całemu komitetowi organizacyjnemu. Mam nadzieję, że wszystkie potknięcia wybaczycie nam Państwo, a obiecujemy, że następny zjazd odbędzie się w roku 2003. Proszę Państwa, aby ten zjazd w roku 2003 nam się udał. Wyłożyliśmy księgę tam na tym takim półokrągłym placie i bardzo prosimy, abyście Państwo w miarę możliwości wpisali tam swoje nazwiska, rocznik i adres. Będzie nam łatwiej dotrzeć za te 5 lat z informacją o kolejnym właśnie zjeździe. Czwarty zjazd absolwentów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kolinie uważam za zamknięty. Prosimy o wpisy adresu. Adrian Poznański, bo ona proszę Państwa, jeszcze zauważa, ktoś dostawił portmonetkę tutaj. O,